Macie jakieś umiejętności, mniejsze, większe, super, bardzo mnie to cieszy. Będzie mi troszeczkę łatwiej, ale ogólnie mnie to nie interesuje. Bo teraz, jeżeli nasze spotkanie ma wnieść coś dla waszego jakiegoś tam wyszkolenia, to proszę, żebyście pracowali tak, jak ja będę chciał wam to przekazać. Bo jeżeli będziemy po swojemu, nie będziecie się mnie słuchać, to nasze spotkanie nie będzie miało najmniejszego sensu, tak? Zobaczycie, są to banalne rzeczy, a będą sprawiały wam olbrzymi problem. Olbrzymi, dlaczego? Bo tak jest zawsze. Chodź młody, ty, chodź, wysoki. Teraz patrz, żebyście wiedzieli, co będziemy pracować. Na razie opuść ręce, nie wiem, pokój się. Będziemy robić założenie. Nie będziemy robić walki, tylko będziemy robić założenie, bo walka składa się z założeń, tak? Czyli skupiamy się tylko na tym. Teraz, żebyście to zrozumieli. Te założenie podzielimy na dwa elementy. W pierwszym będziecie agresorem, w drugim będziecie tym, który się broni. Zaczynamy od tego, że jesteście agresorem. Walka sportowa toczy się tam w jakimś, na jakimś polu. Czy to jest ring, czy to jest mata, czy to jest klatka. Tak? Wywieracie presję na przeciwniku, żeby zagonić go właśnie do narożnika, do siatki, do linii. I teraz, chodźmy. Jedna osoba z pary staje mniej więcej w takiej odległości do ściany, żeby mniej więcej było te 30 cm. Ustań. Chodźcie bliżej. Opuść ręce, nic nie ma. My, i teraz to jest bardzo ważne, tego musicie pilnować. W każdym sporcie, w którym są nogi, to nogi decydują o dystansie. Bo jeżeli ja będę trzymał taki dystans, wyprostuj rękę. Patrz, jestem cały czas w bezpiecznym dystansie. Nawet teraz, bo już jest przepływ, tak? Ale teraz patrzcie. Wchodzi. 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 Bez sensu jest boksowanie, bez sensu, bez sensu jest tracenie siły na coś, gdy można to niwelować. Pamiętajcie, w walce liczy się minimalizm. Minimalnym swoim nakładem sił i kosztów wygrywać walkę. Druga sprawa, jeżeli ja będę zaganiał przeciwnika, a on zobaczy, że jestem w zasięgu trafienia, no to on będzie mi wycinał. Dlatego pamiętajcie, patrzcie, to musi być taki automat. Patrzcie, chodzę sobie, odwrócę się, cyk, gdzieś tam sobie ustanę, staję, cyk, patrzcie, i mam zasięg. Tylna noga z miejsca. Jeżeli kopnę low kick, to nie powinienem trafić. Jeżeli tam noga się gdzieś tam upetrze, to nie ma najmniejszego problemu. Najważniejsze jest, żeby nie wszedł pełen low, tak? I to jest bardzo ważne. Dlatego zanim będziecie wykonywać akcję, zawsze sobie sprawdźcie dystans, żeby weszło wam to w nawyk, taki automat. I teraz patrzcie, co będziemy, opuść łapy, stary, na razie nie zjemy. Stajemy na tylnej nodze. To jakbyście podnieśli przednią nogę, to macie stać na tylnej. Ja mam ciężko, mam te kopyta popsute, no ale w ten sposób. I teraz patrzcie, przednią ustawiam na palce i robię taki ruch, po prostu tuptam. Nie dopuszczam do tego, żeby był ruch, gdzie mam dociążoną przednią nogę. Pracuję tylko w ten sposób. I teraz patrzcie. Ruch, jaki wykonuję, to jest pierwszy, to jest ruch w ten sposób. To nie jest ruch, że podnoszę kolano i będę prostował, tylko to jest tu, tu. I teraz patrzcie. Ta noga, gdy pójdzie dynamicznie, spowoduje, że się wsunę na tym biodrze. I teraz patrzcie. Hop. I od razu jestem w pozycji. Luźno sobie stoję, tuptam sobie kilka razy, tak? Ten ruch. Żadnego dostawiania nogi, żadnego przekroku. Wsunąć się, patrzcie, tu idzie noga, hop, i cyk. I teraz patrzcie, oprzyj się. Noga w momencie trafienia musi być mniej więcej tak, żeby był tylko ten ruch wepchnięcia. Bo jeżeli traficie w ten sposób, to już go nie wepchnieć, bo noga jest na kącie zamknięty. Dlatego w momencie, chodź kumper, w momencie trafienia, sprawdzam, w momencie trafienia, hop, bum, i jest tylko to wypchnięcie. Noga i od razu łapiecie pozycję, ok? Rozstawcie się proszę wszyscy na ścianie, będziemy pracować, dobra? I tylko ten ruch na razie, każdy. Nie rozumiem. Czekaj.
Ręce wysoko, ręce wysoko. Czyli? Tak. Tak jak mówiłem, nie ruszam tylnej nogi. Ja na tylnej stoję, a tą robię tylko zamach i się wsuwam. I teraz patrzcie, nie że, bo nie mam pozycji, to ja mam się wsunąć. Hop. I dochodzę, od razu mam pozycję. Nie stoję w ten sposób z rękoma, bo jak przeciwnik szybko skróci dystans, to was znokautuje, tylko ręce wysoko. I ten, który przyjmuje, otwarty brzuch ma i ten, który kopie. Teraz patrzcie, zrobimy dokładnie to samo, ale zrobimy po takim jakby zwodzie. Trzymaj łapy wysoko, otwórz brzuch. I teraz patrzcie, trzy takie robimy machnięcia nogą, trzy. Tak, tak jakbym chciał kopnąć, patrzcie. Hop, raz, tak. Patrzcie, noga idzie w ten sposób, nie w ten sposób. Ja nie podnoszę kolana, ja pierwszą podnoszę stopę. Raz, dwa. I teraz patrzcie, trzy, hop, i po trzecim wjeżdżam, po trzecim, nie trzecie i wjazd, tylko po trzecim, tak? Raz, dwa, trzy, hop, i dochodzę do przeciwnika, z którym pracuję jak najbliżej. Pracujemy. Taki dostęp na tyle nogę troszkę. Wsunięcie się, wsunięcie, musisz się wsunąć. I patrz, jak stoisz, to patrz, hop, tak, po ziemi się wsuwasz. Nie, stoisz. Pozycja. Tak. I oszukujesz go kopię. Jest. Kopra. I znów tu wrócisz. Znów. Hop. Dwie. Trzy. Hop i wjazd. Tak. Wrzut. Tak. Starajcie się na chodzi prosto. Nie wykręcaj biodra. Tu. 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 I ciężko, nie? Albo nie chcecie się uczyć, albo macie na to wyjebane. Jak macie wyjebane, to powiedzcie. Postaram się wam coś przekazać, co jest skuteczne, czego nie potraficie, bo sami widzicie, że wam to nie idzie. Jak wam się nie podoba ten schemat, to powiedzcie, zrobimy co innego. A jak chcecie to robić, to róbcie to z jajem. Macie zrobić zwód. Rzeczywiście jest taki zwód, taka jest reakcja przeciwnika, no szok, nie? Macie zrobić zwód, tak? Widzicie? O to chodzi. Chodzi o wywołanie reakcji obronnej u przeciwnika. Na razie robimy pierwszy schemat. Za chwilę połączymy to wszystko w jedną całość. Za jakiś czas oczywiście. Ale jeżeli nie będziecie robić na początku tego po mojemu, tak jak prosiłem, to nie. No to nie róbcie. To później i powiecie, że na chuj było seminarium z różami. Robię ten zwód po to, żeby wywołać u niego reakcję. Bum. Jeden zwód. Drugi. Trzeci. Wchodzę. I teraz patrzcie. Po tym jak wszedłem frontalnie, cyk, w momencie, siadam się,
W momencie, jak noga spada po frontalnym, od razu wchodzę tylnym prostym. Nie tylnym hakiem, nie tylnym sierpem. Tylnym. Nie patrzcie na moją pozycję, bo jestem mańkutem. U was to będzie lewa ręka. Przepraszam, prawa. U mnie jest lewa, tak? Chodź, kochany, jeszcze raz. Wszedłem tym frontalnym. Hop. I jest bum. Tak? Teraz wy musicie zobaczyć, w jakiej przeciwnik jest pozycji. Bo teraz patrzcie. Dostając w brzuch, normalnym schematem będzie to, że polecicie przeciwnik. Poleci hop i się na chwilę zaprze. Tak, oczywiście, tutaj jest o tyle dla niego prościej, bo wiemy dokładnie, co jest wykonywane. On zaraz będzie kontrował pozycję. Wpadł i będzie się prostował. Tak, nie zostanie w takiej pozycji, tylko będzie chciał zobaczyć, co się dzieje. Tak. Cyk. I teraz hop. I tu macie zostać. Nie macie kontrować, tak jak was przeciwnik, partner, z którym trenujecie, wepchnie na ścianę. Tak macie zostać. I teraz patrzcie. Tak jak stoicie, jest mańkut na sali. Ktoś, kto stoi prawą z przodu? Młody. Tylko. Okej. I teraz patrzcie. Zwód, zwód, zwód. Wszedłem tym frontalnym. Hop. I teraz patrzcie. On zostawił akurat nogę prawą. Od tylnej ręki wchodzę. Raz. Dwa i wtedy jest noga tylna. I teraz patrzcie, zaciągam jego przednią nogę do góry, hop, rozciągam mu pozycję, tak? Lub poszedł, cyk, raz, dwa, trzy, hop, zaciągam jego nogę do środka, tak? I teraz patrzcie, kontynuacja tego, jeżeli dobrze wejdę nogą i rozciągnę tą pozycję, on poleci za nogą. Czyli patrzcie, jego głowa pójdzie tam, gdzie jest noga. Czyli tu jest rozciągnięcie, tu jest na przykład kolano. Jeżeli noga pójdzie, a on zostanie, bo teraz stracił równowagę, no to normalne, że jest hop i z tej samej nogi. Lub mogę sobie włożyć podbródek, sierp i jeszcze raz go wyciąć. To już jest wasza indywidualna sprawa, jak to wykończycie, tak? Dawaj, ustań. Raz. Dwa. Trzy, wchodzę. Hop. Raz, dwa, trzy. Hop. Dwa. Wycinam. Oczywiście teraz jak pójdzie w tą stronę, no to od razu bum, wchodzę, wykańczę. Rozumiecie? Ważne jest to, żeby dobrze wjechać i później. Po tym jak noga spada, od razu jest bum od tylniego prostego. Tylko to nie ma być, że jest i dopiero, tylko hop, raz. Dwa, trzy, zabieram nogę i na przykład kolanko, ok? Pracujemy. Zabijemy na łydę czy celujemy w kolano? I teraz chodź, chodź kolego, właśnie, bo to jest jeszcze ważna rzecz, ustaw. Są dwa schematy, zależy jak kto czuje, tak? Ja jako mańkut, jak wpych wepchnę, zostaje zazwyczaj przednia noga. Dawaj tą nogę do przodu, tą nogę, nie moją, tą, cyk. I teraz patrz, jeżeli jest pozycja, że bardzo ma zapartą pozycję na nodze, tak? To wtedy wchodzę na Achillesa. Jeżeli nie ma tak zapartej nogi, cofnij troszeczkę nogę, to wtedy wchodzę sobie pod kolano. To zależy jak ty to czujesz. Kopnij i tak, i tak. Ja mówię, w zależności jak wiesz, jak ja go wepchnę, jaką ma dociążoną nogę, bo jeżeli ma nogę zostawioną i dociążoną, to dużo łatwiej będzie ci wyjść na Achillesa. Jeżeli będzie miał nogę podkurczoną, no to wtedy lepiej na... I teraz też, jeżeli pójdzie frontalnie, to kopcie do środka. Jeżeli nie daj co pójdzie bokiem, to wtedy lepiej wchodzić na zewnątrz. Ok? Pracujemy. Thank you.
Tutaj wchodziliśmy po frontalnym od razu rękoma, tak? Teraz patrzcie. Tutaj, tu są właśnie, bardzo ważne są te ułamki sekundy, tak? Żeby w momencie jak partnerka dostała frontalne, raz, że zabierzecie mu troszeczkę oddechu, dwa, że wejdzie i będzie się prostował, tak? Oczywiście wydaje się, że tu są ułamki sekundy, nie zdąży się nie zrobić, nie zdąży się zrobić. Właśnie trzeba robić to dynamicznie, płynnie. Teraz patrzcie. Cały czas jest ten sam schemat. Te trzy z wody, cyk, przed frontalnie. I teraz patrzcie, robimy najnormalniejszego na świecie karata. Chodźcie bliżej. Żebyście wszyscy to zrozumieli. Chodź, tu z boku, żeby się podtrzymał. Patrzcie. Zrobiliście frontalne kopnięcie. Przed, tak? Noga spada i w tym momencie, jak noga dotyka ziemi, robicie wymach tylnią nogą, tak? Jest front, wymach i z tej podskakujecie. No i normalnie jeszcze karate, tak? Ja ustanę w swojej pozycji, jest front, bum, hop, tak? Przy wskoku na głowę, idziemy tu, nie idziemy tu. Po prostu ja bym chciał wskoczyć przeciwnikowi na głowę, tak? Jest front, hop i wskakuję, hop, idę, cyk. Tak, żeby kolano przeszło między rękawicami. Nie idziemy nigdy bokiem, bo wtedy kolano nie wejdzie. Tak? Tylko idziemy tu. Jako, że wiadomo jest, co będzie wykonywane, przeciwnik, który jest partner, z którym pracujemy, dobrze pilnować, bo już kilka razy była sytuacja, że komuś tam nos poszedł. Tak? Nie odchylamy się do tyłu. Dlaczego? Bo jeżeli wejdziemy tu, i odchylimy się, a w tym samym czasie osoba, która będzie przy ścianie, przy narożniku, zrobi krok do przodu, to polecimy na plecy. A my mamy wskoczyć na niego, bo po wskoczeniu, hop, spadnę blisko. Jak go nie trafię kolanem, to po upadku, po kolanie, znów jest praca, ok? Czyli jeszcze raz. Chodź do przodu. Raz, dwa, trzy. Front, kolana. Ok? Próbujemy. Chować rękami czy nie? On musi skoczyć na głowę. To jest to logo. No to jest to. Skoczył na głowę.
Spokojnie. Daj nogę. Nogę opuść teraz. Stąd to machnij. I w momencie jak to machniesz, to jak machniesz, hop tu patrz. Hop. Nożyce. No to dawaj. Zrób to nożyce same. Nie. Po co? Powoli. Zrób za mną, puszczaj, nic nie ma. Teraz zrób ten ruch. Brawo. Na niego. Na samą na samą. Na samą. O, samą patrz, tam da ci spada. No, już. Hop, spadła noga. Noga spadła, teraz tak, tą zarzucasz, a tam po prostu. Nie, tą zarzucasz. Tą zarzucasz. Tak, to jest. Panowie, to jest jedna rzecz. Jeżeli już wepchnęliście frontalnym partnera w ścianę, to patrzcie, nie idziemy za nogą. Nie idziemy, że jest hop. Ja lecę za nogą, tylko patrzcie, ja sobie wpycham, obojętnie w którym ćwiczeniu, w którym elemencie. Hop, widzicie, cały czas mam bezpieczny dystans, żeby coś wykonać. Ja nie lecę, bo teraz jeżeli zrobicie tego frontalnego, hop, tu nie ma miejsca na kolano, tak? Jest dystans, hop, tu jest miejsce na kolano. Bum. I teraz to, co o czym mówiłem, czyli wykonaliście kolanko, spadliście. Znów zaczynam od tylnej ręki. Może teraz tu nie ma miejsca na tylni prosty. Tu teraz właśnie bijemy tylko krótkie ciosy. Czyli na przykład podbródek, na przykład sierp. I to samo. Partner jest na ścianie, partnerka, w zależności jak położone nogi. Raz, dwa, hop. Bum. Tak? Jeżeli wyjdzie mu ta noga, daj tą nogę do przodu. Cyk, no to wtedy jest. Raz, dwa, trzy, hop. I teraz patrzcie, nie kopcie. W kategorii koszkopania. Nie kopcie w kategorii kopania. Tylko patrzcie, co ja robię. Ja zakładam haczyk, tak? Patrzcie. Bam, bam. Hop. Ja zakładam haczyk. To samo idzie od zewnątrz. Tak? Tak to mówię. Hop, hop, hop. Zakładam haczyk, tak? Jak najgłębiej włożyć kopytko. Czyli jedziemy cały schemat, tak? Raz. Dwa. Trzy, wchodzę, hop, kolanko, bum, raz, dwa, trzy, hop, i ok, pracujemy, idziemy. W momencie cały czas ja jestem tym agresorem, tak? Cały czas ja zaganiam partnera w walce przeciwnika do ściany, ale w pewnym momencie on robi szarże na mnie. Teraz patrz, jeżeli będziecie stali na dwóch nogach lub nogę dociążycie, połóż ręce na brzuch i wejdź na pewno dynamicznie. Nie zdążycie, pewnie, daj mi to przeze mnie przebiec, tak? Patrz, nie zdążycie kopnąć frontalnego, bo was złapie w kontrę swoją, tak, w swoim ataku. Ale w momencie, jak będziecie stali w ten sposób i on będzie chciał wejść, bum, zawsze zdąży. Bo stoi na tylnej nodze. I teraz
biorąc pod uwagę oczywiście wszystkie elementy, które poruszałem, czyli dystans walki, bo jak będę stał tu, tu nie ma frontalnego, tak? Tu będzie frontalny. Teraz patrzcie, jak będę sobie robił... Poczekaj, spokojnie. Jak zrobię ten ruch wchodź, bum, to wejdzie, ale jak zrobię ten ruch wchodź, tu, to złapie mnie w ten sposób, jak pójdzie szarżą, mogę się przewrócić. Następna sprawa, jak sobie wchodzi, bum, krótko, to go mogę trafić w biodro, mogę go trafić w pachwinę, zawsze go gdzieś wchodzi, bum, zawsze go zastopuję, tak? Dlatego to jest bardzo ważne, stoję cały czas sobie na palcach, tu, wchodzisz, bum, i stopuję. I teraz tak, tarcza, kolega z tarczą, koleżanka, mówi nam raz, dwa lub trzy, tak? Raz, no to normalnie jest tak, jest cały czas tarcza, tak? Jest raz, wejście, bum, i wtedy wchodzę, wchodzisz, raz, raz, bum, tak. Jeżeli jest dwa, no to są dwa wejścia, proszę, wtedy jest tak, jest tutaj pierwsze, hop, ja odchodzę, bum, drugie, wchodzimy głęboko. Nie wchodzimy w ten sposób, żeby partner mnie nogą szukał, tylko żebym ja się nadział na jego nogę, tak? Jest dystans, wchodzisz, hop, raz, hop, dwa. Cały czas wszystko z tej pozycji. No jak jest trzy, to jest trzy, tak? Czyli jest raz, dwa, trzy. Wszystko wracamy do pozycji wyjściowej, czyli wszystko wracamy noga tu. I teraz tak. Jeżeli wchodzi tarcza. Raz. Klei. Nie. Raz. I leci, bo w walce moim celem jest przeciwnik, tak? Tu moim celem jest tarcza. Bo jeżeli powiecie raz i wlecicie, a ja zobaczę, że jestem w zagrożeniu, no to będę kopał w was, tak? Dlatego powiedzieć raz, skleić i głęboko wejść, nie pół kroku, żeby partner mnie szukał, to tak bym chciał przez niego przejść. Jeżeli jest dwa, no to kleję. Jest raz, jest dwa, ok? Wszystko na długo, a my kopiemy. Jest hop, od razu kroczek do tyłu, na nogę dwa, kroczek trzy, ok? Pracujemy. Wiecie, do tyłu, ja ci powiem, jak to wyglądało. Tak, stoję. A jak wchodzisz, to tu, no co by było? Ale widzisz, po co masz tutaj? Masz ura. Chodź. Jest założenie, jest obroniący się, jest atakujący się. I teraz patrzcie. Stoisz w pozycji, ósem w pozycji, w swojej pozycji, nie w mojej. Tak? Ja wchodzę, kolega się broni. Już stoisz na tylnej nodze. Na tylnej nodze stoisz. Przednia tupie. Ja wchodzę, tak? Raz. Czy przeczy on ma się bronić? To jest iluzja, mój atak. Raz. Stoisz w pozycji normalnej tupiesz. Raz. Widzicie? Robicie pół kroku, a partner was szuka. To wy musicie wiedzieć. To jest tak samo jak w każdym innym twarzu. Opuść łapę. Tak? Nie mam go w ogóle w zasięgu trafienia. Podchodź powoli. Powolutku podchodzisz. Nie opuść łapy, po prostu podchodź do mnie. Bum. Widzicie? Teraz widzę, że w zasięgu trafienia. Ja nie będę bił w niego tu, bo jest bezsens. To jest to samo znowu. Nie będę go stopował tu, bo go nie ma. Sklej tarczę. I wchodzisz. Śmiało. Dynamicznym krokiem. Jeszcze raz. Cyk. Widzicie? Ja widzę tych ludzi w zasięgu. Cofnij się troszeczkę. Wchodzisz. Bum. Teraz jest w zasięgu. Ja go nie szukam. On mnie szuka. Rozumiecie? Ja stoję w miejscu, nie robię nic. Wchodzisz dwa razy. Raz odchodzę, dwa odchodzę. Rozumiecie? Dajcie partnerowi troszeczkę więcej pauzy, bo za bardzo jego wbiegacie. Tak? W walce, jak będzie walka, wchodzisz. Bum! Zatrzyma was na schabie. Nie będzie tej szarży. Gdzieś z was przytknie. Róbcie to bardziej realnie. Tutaj macie tarczę, skinacie się i wiecie, co będzie. Zawsze zagonicie przeciwnika, bo ja muszę złapać pozycję. Rozumiesz? Wchodzicie sobie też, jest dwójka. Raz, dwa i stoi. Ok? Pracujemy. Idziemy. Dobra.
Teraz już pracujemy bez zwodu, bo już nie pracujemy na froncie, tylko teraz będzie pracował ten, który będzie się bronił. Teraz patrz, nie patrzcie na moją pozycję, jestem mańkutem, tak? Ja stoję prawą z przodu. Jak stoicie lewą z przodu, to mi też jest obojęte, bo ja używam pojęcia przednia, tylnia, nie prawa, lewa. Jakbym powiedział, kopiemy prawą, tak? W mojej pozycji, to ja będę kopał przednią, a kolega będzie kopał tylnią. A chodzi o nogę przednią. Teraz patrzcie. Chodźcie bliżej, żebyście widzieli dokładnie, o co chodzi, bo tak to nie będzie dziwne. Idzie ten front, ale front idzie tak, jak cały czas dzisiaj pracujemy, czyli noga i wsuwam się, tak? Widzisz? Nie, nie stoisz na dwóch nogach. Tak, nie tu, nie, nie. Właśnie to jest, widzicie, godzina naszego treningu, a jest to, co mówiłem. Banalna rzecz, która nie wychodzi, kurwa, prawie nikomu. Stoję na tylnej nodze. Ile ważysz? 65. A ja 110. Ile masz lat? 60 lat. A ja mam 45. Mam kopyta popsute, nie będę zjadł skarpetek. Każdy palec idzie w swoją stronę. Mam niedowład nóg, mam podziurawione kurwa kopyta, a jednak kurwa panowie i panie, ho, wsunę się na tym kurwa swoim chorym kurwa szkicie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma przestawiania nogi, tak? Każdy tak kopie. Każdy kopie w kategorii hop, każdy kopie w kategorii hop. Jak zaobserwujecie, tak kopie może jeden na stu kurwa. Dlaczego? Bo to jest po prostu patent, to jest patent. Hop. Nie wiecie, kiedy pójdzie kopnięcie. Nie wiecie, że to jest zwód nogą, a wyjdzie ręką, tak? Hop. Bum. Wchodzę. I teraz patrzcie. Tu stoisz na tylnej nodze, tu ptasz przed nią, powolutku wchodzisz. Hop. Syk. Dostawiłeś nogę. I teraz patrzcie. Obojętnie w jakiej pozycji stoicie. Zbijamy nogę ręką po krzyżu, czyli tak jak stoicie w lewej. Będzie to zbijała ręka lewa. Tak jak stoicie w mańkuta, to nadal jest lewa. Tak? I teraz patrz, otwarta ręka. Zbija staw skokowy. Nie łydkę, tylko zbija staw skokowy na zewnątrz. Tak? W ten sposób. Krótki ruch. Dystans. Kopiesz. O, zbijam. I teraz patrz. Tak jak zauważycie, będziemy robić cztery schematy. Każdy będzie to samo. W każdym będzie oddanie pleców. Zawsze jak robię obronę przed jakimkolwiek ciosem, to robię tak, żeby obronić ten cios, ale żeby się nie wpakować na cios drugi. Tak? I teraz patrzcie. Jest tu powolutku, powolutku, spokojnie. No i pokój dostawiłeś, no. Machnij nóżką długo, jak chciałbym w torbie kopnąć. I wsuń się na tym, hop, lepiej. I teraz patrzcie. Jest to zbicie. Pamiętajcie, że przeciwnik też nie będzie stał nie wiadomo ile czasu, tylko będzie chciał skontrować pozycję. Patrzcie. Zbijam tą nogę otwartą rękawicą. To jest ważne. Dlaczego? Będzie to bardzo przy następnym ćwiczeniu. Zbijam i od razu. Nie, nie. To ja cię kontroluję, nie ty. Zbiłem. I teraz patrzcie.
Ręka, która jest tak jak macie plecy, czyli w przypadku lewonożnych będzie to ręka tylna. Idzie albo na szczękę, raz, dwa i teraz patrzcie. Przekładam tylko rękę na klatkę, żeby złapać za bark. Kopię na zgięcie, tak? Hop. A tu przeciągam. Ok? Albo mogę to zrobić bez akcji. Czyli idzie frontalny. Hop. I patrzcie od razu. Hop. Od razu. Na zgięcie. Nie na łydkę, nie na dwójkę, tylko idę na zgięcie haczykiem, a tą ręką przeciągam. Tak jakbym robił nożyce. Ok? Luźno stoję, ja wchodzę. Luźno stoję, wchodzę sobie. Hop. I teraz. Albo jest tylny prosty, albo od razu jest. Ale tu złapię za bark. Tak. I do tyłu musimy przyciągnąć. Ok? Pracujemy, próbujemy. Dobra, to jest tak, jakbym zrobił w górę. Popatrz, to żebyś teraz zrobił. Złapię frontalnie tylko wtedy, gdy pójdzie frontalnie, gdzie to nie będzie drapnięcie, bo tak jak mówię, obrona jest na jakąś tam akcję, na jakąś technikę, tak? Jeżeli będzie coś takiego, ja nie muszę nic bronić, ja wystarczy, że cofnę biodra i to zjedzie, tak? Tak samo nie będę bronił frontalnego, którego siła kończy się tu. Ja tego nie muszę bronić, ja muszę obronić, to muszę obronić. Tak? Dlatego celnie kopcie. Nie kopcie mocno, kopcie przede wszystkim prawidłowo, tak? Hop, żeby to było zawarte. I teraz patrzcie, idzie ten front, hop, tak? Przechwytuje go. I teraz patrzcie, z tej pozycji nic nie zrobię. Wolna ręka idzie mniej więcej na środek łydki. Po prostu haczykiem podbijam sobie nogę do góry, patrzcie. Hop, i w tym momencie tą rękę przekładam. I teraz, jako że nie ma mat, ostrożnie, bo jak gdyby były maty, to na przykład ustaw kupel za nim złapł. Tak? Troszkę dalej. Dalej. Bo teraz, gdyby były maty, to po prostu idę szarżą i go kładę na plecy. Lub, daj myszkę. Lub, znów to samo. Rozumiecie? Otwarta ręka. Fronta. Złapałem, przekładam i sobie zaakcentować. Albo pójść, albo zaakcentować, ok? Pracujemy. Dobra. Złapaj się. Thank you.
Hop. Były plecy, tak? Hop. Był przechwyt, hop. Są plecy. I teraz patrzcie, chodźcie, żebyście zrozumieli moją jakąś tam uwagę, sentencję, nie wiem jak to zwał. Obojętnie w jakiej pozycji stoimy, patrzcie, teraz stoimy w pozycji tej samej, czyli lewą z przodu. Ale teraz stoimy w pozycji przeciwnej, prawą z przodu. Ja stoję, kolega stoi lewą. W tym schemacie zbijaliśmy ręką po krzyżu z nogą, która kopie, tak? Teraz będę zbijał ręką, która jest po linii z nogą, która kopie. I teraz patrzcie, teraz był w ten sposób, a teraz jest już w ten sposób, tak? Idzie ten front, patrzcie, hop, zatrzymaj się, patrzcie, hop, no i co? I znów jest to samo. Poszło zbicie i teraz ta ręka jest wolna, czyli od razu tu idę, raz, i na przykład wycinam, ok? I teraz patrzcie. Jako, że tam już ten schemat był podzielony na dwa, tu zrobimy go na raz. Czyli patrzcie, schemat pierwszy jest zbicie, jest hop, cyk. I schemat drugi jest to samo zbicie, tylko ręka jest leciutko podgięta. Hop, a tą rękę doklejam. Widzicie? Tą zbiłem. W waszym przypadku tą zbiłem, tą dokleiłem i mam przechwyconą nogę. I teraz patrzcie, przestawiam swoją przednią nogę do tyłu, naciągam, znów go mam plecami, ok? Wszystko jest to samo, cały czas idziemy na plecy, patrzcie, hop, złapałem, ja jestem akurat w swojej pozycji. W mojej pozycji ja po prostu robię krok do tyłu, wydłużam pozycję, żeby mieć swoją pozycję. U was jest wygodniej, dałem nóżkę, hop, bo zmieniam pozycję, hop, hop i wchodzę. Czyli dwa schematy próbujcie. Pierwszy schemat zbicie kontra nóżka, schemat drugi przechwyt, zmiana i to samo. Ok? Dobrze skleić, dobrze skleić. I teraz jak chcecie naciągnąć, to nie naciągacie partnera w ten sposób, tylko tu, zmieniacie pozycję i mocno naciągacie. Jedziemy. Chodź, najlepiej widzi tutaj, patrzcie. Kąt prosty ma ile stopni? 40. Czyli na pół? 40. Brawo. Mniej więcej 45 stopni zejście, nie w bok, tylko w skos. I teraz patrzcie, idzie te kopięcie frontalne, nie? Tak jak dzisiaj cały dzień było. Tu nie, wróć. Tu panie? Wróć. Na tylnej nóżce stoisz, tupiesz i wchodzisz. I teraz patrzcie, cyk. Mniej więcej w tym momencie, jak nóżka już do was dochodzi, robimy zejście, patrzcie. Zaczynamy od tylnej nogi. Hop. Tak jakby się minęły dwie siły. Nawet jak ta noga gdzieś się obetrze, to nieważne, w uniku nie jest najważniejsze to, żeby na przykład jakiś cios prosty, żeby być tu od prostego. Tak, obroniliście prosty. Ale nie będziecie mieli kontry, bo zanim wrócicie do pozycji, to on już wróci do swojej pozycji i skontruje to, tak? Króciutko, ta ręka nawet niech się obetrze, tak? Patrzcie, hop, niech się obetrze gdzieś tam. Ale ja już tej głównej siły uniknąłem, a wtedy mam o wiele więcej czasu i krótszą drogę do kontry. Tak samo tutaj, jak ta noga gdzieś się obetrze, to się nic nie stanie. Pozycja, tu wiesz, kopiesz. Patrzcie, hop. I znów co jest? Plecy. Znów jest to samo. Raz, dwa, trzy, albo od razu trzy, tak? Tylko zwróćcie uwagę, idziemy w skos, pozycja, tupiesz, hop, bo wtedy on sam mi dojdzie, a jeżeli, no tupiesz, hopiesz, zejdę w bok, on
On szybko skontruje na mnie, tak? Wpada na mnie, rozumiecie? Króciutko, tak jak stoicie wy w lewej, tupiesz, 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 ho, schodzę, cyk. Jeżeli mańkut... Słucham? Już zostałem w pozycji odwrotnej. Nie? Patrz, zobacz, zobacz. No kop, patrz. Widzisz? Kontruje. To samo, co przed chwilą było. To samo. A jeżeli jest mańkut i na mańkuta, hop, i tu na chwilkę musi zostać przeciwny, tak? Wydłużamy wtedy pozycję. Patrzcie, ja jestem mańkutem, tak? Hop, ja sobie wydłużę. Mi akurat to ćwiczenie jest łatwiej wykonywać w pozycji, tak? A wy w lewej? Hop. I hop. OK? Pracujemy. Daj tylnie umowy tu. Nic więcej. Przygotuj się. Stój tak jak jest. Stój za mną. Stój za mną. Stój za mną. Będziesz dokładnie za mną. Tak? Trzymaj się moich biodek. Będziesz za mną. Hop. Hop. Mówię jeszcze raz? Zaczynam od tej nogi. Hop, hop. Jeszcze raz. Hop i kontroluj swoją pozycję. Tak, tak, tak. To jest twoja pozycja. No? Ale to nie jest. To jest twoja pozycja. No. Daj krok, nie ustawia, daj krok do przodu, patrz, mijamy się, mijamy się. Hop. Ilu! Teraz, panowie i panie, będziemy postawić element i za chwilę wszystko to połączymy w jedną całość. Jak pracowaliście tak jak prosiłem, to będzie dobre, fajne zakończenie. Jak nie, to wam nic nie będzie wychodziło. I teraz patrzcie. Stój w pozycji. Tak jak zaczynaliśmy od zwodu nogą, tak? Zwód nogą, żeby wywołać u partnera reakcję. Ja teraz będę kopał kopnięcie frontalne. Kolega nie wie kiedy. A kolega stara się obronić to, co było. Czyli prawka, lewka, zejście, ok? Widzicie? O to chodzi w tym zwodzie. Tu już się wszystko powoli klei. Oczywiście bez sensu będzie teraz mi wykonywać tą akcję, bo jest za daleko do ściany. Nic nie wiem. Jeżeli kopnę kopnięcie frontalne z pola, w środku maty, ja jestem na środku maty lub przeciwnik, to patrzcie. Przeciwnik odleci. Tu nie ma wejścia na tylnie prosty, nie ma kolana. Bo jest za duży dystans. Tu właśnie po to pracowaliśmy to na początku. I teraz właśnie o to chodzi. On nie wie, kiedy ja kopnę. Po to był ten zwód. Ten zwód miał tu na celu. Po to ten zwód. Dawaj, bronisz. Nie wiesz, kiedy kopnę. Ty. Ale nie odchodzisz do tyłu. Rozumiecie? To miał na celu ten zwód. Oczywiście z pola jest to bez sensu. Bo na każdy mój zwód kolega robił pół kroku do tyłu. I nikt nie złapie bezpiecznego dystansu. Teraz pracujemy na zwodzie rękoma. I teraz właśnie, biorąc pod uwagę, że już macie mniej więcej zarys, o co w tym chodzi, pracujcie tak jak należy. Jest pozycja. Nie ruszam tylnej nogi. Znów pracuję na nodze przedniej. Teraz patrzcie. Wykonuję zwód w ten sposób, żeby wprowadzić swoje całe ciało w ruch, tak jakbym bił. Widzicie? Podchodzę jak najbliżej przednią nogą i od razu odchodzę do tyłu. Nie dociągam tylnej nogi. Dlaczego? Bo teraz patrzcie. Jak ja wejdę przednią nogą, staram się kopnąć tylnej nogi. OK? Widzicie? Odejdę. A jeżeli dojdę, zrób to samo, to nie zdążę. Rozumiecie, o co chodzi? I teraz moim zadaniem jest wyciągnąć ręce partnera. Tak? Ręce partnera jest wyciągnąć do obrony, tak? Taka najlepsza, najskuteczniejsza akcja na zwód, według mnie, jest coś takiego, patrzcie. Udajecie, że bijecie przedni prosty, tak? Tak jak stoicie w tej pozycji, tak? Z tym wykrokiem, udajecie. Hop. No to przeciwnik, właśnie partner, będzie chciał się obronić. Czy to będzie zbicie,
Tak? Czy to będzie zasłona? Rozumiecie? Ja patrzę na jego reakcję. I teraz patrzcie. Za którymś zwodem robię ten zwód, chcę wyciągnąć tą jego rękę na obronę. Hop, wracam i od razu wchodzę ciosem sierpowym. Tak? Tutaj to normalne, że jest wszystko w kategorii treningu, wiemy co jest wykonywane i są wszystko zamierzone ruchem z automatem. W walce tego nie ma. W walce, gdy pójdzie szybki, dynamiczny zwód, że jest prosty, to te zbicie będzie hop. I wtedy na powrocie szybko wchodzę. Ok? I teraz patrzcie, pracujemy w ten sam schemat, jak były frontalne w obronie, jak były zwody. To kolega, koleżanka z pary mówi, ile jest zwodów, tak? Jeżeli jest jeden zwód, no to jest. I teraz patrzcie, staracie się jak najbliżej podejść przeciwnika, partnera, tak? Hop, ale i od razu odejść do pozycji, tak? Jeżeli jest jeden zwód, no to jest zwód, powrót i od razu jest wskok. Jeżeli są dwa zwody, no to jest zwód, zwód, wskok. Nie może być, że jest zwód, zwód i wskok, bo wtedy bez sensu były te zwody. Jeżeli są trzy zwody, no to są trzy zwody, tak? Jest zwód, zwód, zwód i wskok. Błyskawicznie po trzecim, po tym zwodzie, który jest w założeniu. Jak jest jeden zwód, no to jest zwód, jest od razu wskok, ok? Jak wskakujecie, tak wam jest, tak dowolnie. Możecie oszukać ręką przednią, a możecie wskoczyć ręką tylnią po dole. To już jest wasza fanaberia. Nie będziemy teraz uczyć się żadnych kombinacji, tylko uczymy się patentu, jak z patentu w patent wkleić swoje umiejętności, tak? Dwa zwody, tak? Zwód. Zwód i wskok, ok? Pracujemy. Ja stoję w pozycji, tak? Mam dystans. Ja będę wchodził kopnięciem frontalnym, a kolega ma się obronić. Wszystko to, co było. Czyli ja, jeżeli wejdę frontalnym, to dalej kontynuuję akcję. Czy to od tylniego prostego, czy kolano z wyskoku, czy swoje jakieś fanaberie. To, co wam pokazywałem, to są po prostu proste schematy, ale to, jak wy to zaadoptujecie do patentu, bo pracujemy tylko na patencie, nie na technice. Techniki macie swoje i kombinacje. To już jest wasze widzimisię. Tak? Czyli ja sobie stoję. I teraz patrz, o co chodzi w tym wszystkim, w tym zwodzie. W tym zwodzie jest najważniejsze wyciągnąć ręce partnera, przeciwnika. Tak? Jeżeli ja udam jak najbardziej, że idzie kopnięcie frontalne, hop, on zrobi ruch, ja wracam nogą, hop, i od razu wchodzę. Rozumiecie? To co pracowaliśmy, że raz, dwa, trzy i było wsunięcie się. Ale jeżeli zrobicie zwód, hop, kolega zrobi jakiś ruch, a później sobie po prostu wejdziecie, to on zawsze was, każdy was obroni. Czy to zejściem, czy zbiciem, czy przechwytem. Dlatego ważna jest tutaj ta praca. Nie dochodzimy, bo teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Kopnij tylnią z miejsca. Tylni, kochany. Jestem za blisko. Kopnij. Tak. Rozumiecie? Ja muszę tego pilnować. Bo jeżeli ja podejdę blisko, a on jest w zagrożeniu, to on będzie rąbał. Stoję, ty bronisz. Rozumiecie? Wracam. I to samo. To wy wiecie, co chcecie zrobić po frontalnym, nie on. Miejcie już ułożoną akcję. Tak? Ok? Cały czas jedna strona stoi na ścianie. Cały czas jedna strona atakuje. Jak powiem zmiana ról, to wtedy się zmieniamy. Do tej pory nie ma prawa, ok? Bardzo dynamicznie kopiemy. Kopiemy na 100% dynamiki, ale na 50-60% siły, żeby się nie pokontuzjować bez sensu. Ale obrona na pełnej kurwie, pełna siła, pełna dynamika. Oczywiście ciosy w kontrze luźne. I tak samo, jeżeli ja obronię, to ja kontruję. Jeżeli wepcham, akcję prowadzę dalej, ok? Pracujemy. Jedziemy. Osoba, która stoi przy ścianie, nie. Cały czas tupie i cały czas tą nóżką pracuje, tak? Bo ona nie wie, kiedy ja wejdę. I teraz, co jest moim zadaniem? Moim zadaniem jest spowodować, że partner, partnerka będzie chciał mnie zatrzymać frontalnie na moje wejście. To, co pracowaliśmy, tak?
Czyli jak ja będę chciał cię zaatakować, ty mnie stopujesz frontalnie, tak? I teraz patrzcie. Rozumiecie? To jest właśnie to, o czym mówię. Wyciągam nogę. Tam jak teraz rundę wcześniej wyciągałem ręce, żeby nie zbiły frontalnego, tak teraz wyciągam nogę, żeby noga mnie nie powstrzymała. I teraz zwróćcie uwagę, to jest bardzo ważne w tym elemencie. To, o czym mówiłem, jest zwód, który coś spowoduje i dopiero po nim wskakuje. Bo jeżeli teraz patrzcie, zrobię długi zwód, tak? Kolega wyciągnie nogę, aby chciał kopnąć frontalny. Hop. I teraz patrzcie, noga będzie spadać, to ja po tej nodze muszę od razu wejść. Bo jeżeli się troszeczkę zatrzymam i za późno wejdę, to będzie to, co pracowaliśmy, czyli front, odbicie, już jest drugi front. Tak? Dawaj, ty mnie powstrzymujesz, a ja wchodzę. Tak? Rozumiecie? Zwód, wyciągnąć tą nogę, spowodować, żeby ta noga poszła i wskakujemy. Oczywiście, jeżeli partnerka zatrzyma nas frontem, to sobie zrobi jakąś akcję jeszcze, tak? Jeżeli ja wejdę, no to akcentuję kilka ciosów i kończę. Rozumiecie mnie? Czy nie? Super. Pracujemy. Zrobimy taki schemat, taki odbijacz. Patrz. Ja zaczynam z kopnięciem frontalnym, tak? Dobra, z tej pozycji. Patrzcie. Ja zaczynam swoim kopnięciem frontalnym, to co było, czyli tupię już bez zwodów, tylko wsunięcie się. Wchodzę frontalnie. Hop. Staję w pozycji. Oczywiście pracujemy na założeniu. Przeciwnik odbił się od liny, od narożnika, od czegokolwiek i wchodzi na mnie. Bum. Stopuję, czyli dwa frontalne. Atak, obrona, ok? Jeszcze raz. Stoimy w pozycji, cofnij się. Ja wchodzę. Hop, on wchodzi. Hop. I teraz patrzcie. Od tylnej ręki, tak jak stoicie, od tylnej ręki bijemy akcję trzech ciosów. Raz, dwa, trzy. Kończymy przednią nogę. Rozumiecie mnie do tej pory? Tak. Dwa fronty. W ataku, w obronie. Noga spada, akcja trzech ciosów. Raz, dwa, trzy i kończymy przednią nóżką. Na razie tyle. Raz jedna sola, raz druga. Kolega wszedł. Trzy ciosy od tylnej ręki. Raz, dwa, trzy. Kończy noga przednia. Noga przednia spada, bije dwa od tylniej. Raz, dwa. I kończy tylnią nogą. Ok, jeszcze raz. Ja ustanę w swojej pozycji. Mój front, kolegi front. Trzy od tylniej, dwa od tylniej. I teraz po tym dwa od tylniej, pamiętajcie o jednej rzeczy. Dwa od tylniej, żeby wrócić do tej pozycji. Pozycja wyjściowa, patrzcie. Pozycja wyjściowa. Zaczynam. Pozycja wyjściowa. Pracuję. Wyjściowe, jak nie ma pozycji, nie ma walki, pamiętajcie. Wchodzę frontalnie, tak jak pracowaliśmy cały trening. Wchodzę. Hop, kolega wchodzi. Hop, noga spada. Trzy od tylni. Dwa od tylni. Kolega wchodzi. I znów mamy to samo. Rozumiecie? Przednia noga. Dlaczego ja się skupiam cały czas na przedniej nodze, na przednim frontalnym? Bo jest skuteczna, bo kiedyś miałem walkę, że złamałem sobie tylnią nogę, a dali dodatkową rundę i w tej dodatkowej rundzie to był Andy Warnica. Jest nawet ta walka gdzieś na internecie jeszcze. W ciągu rundy z 30 frontów uprzednio nogą wsadziłem. Noga przednia jest z przodu, jest bliżej przeciwnika. Szybciej złapie, szybciej się obroni. Tak jak sami widzicie. Tak? Jeszcze raz, patrzcie. Wchodzę ja, hop, ale nie lecę za nogą, tylko nogą pikuję w dół, mam pozycję. Wchodzi kolega, stopuję go, pikuję. Trzy od tylniej, dwa od tylniej i teraz, żeby złapać bezpieczny dystans, bo widzę, że kolega, przeciwnik w walce wszystko kontruje, odchodzę, on wchodzi, bum. I znów mogę to samo w kółko powielać, aż kurwa zdechnę. Rozumiecie? Jeszcze raz, ostatni raz.
Przednia nóżka, front, hop. Poczekaj, front, mój w ataku, mój w obronie. Trzy od tylniej, dwa od tylniej, hop i obrona. I czekaj, ty znajdziesz. Czy chcesz coś do tej pozycji? Ja też znajdę, wtedy miałem jeszcze raz. Tak, ja na przykład do tej jednej paty. Kiedyś tam jechałem na walkę, bo to bardzo dużo warto na różne. Wszędzie! Podnoszę się jednocześnie z jedną nogą, no podnosi się nogą. Nie, skłon. Nie, z jedną nóżką. Jedna nóżka, kładę się, druga nóżka, kładę się, dwie nóżki. Nie zamykamy kolana, tak jak patrzcie, tak jak noga stoi, tak? Tak nogę podnoszę. Nie zamykam nogi. Tak? Jeszcze raz. Podnoszę. Raz. I na raz są takie trzy sekwencje ruchu, ok? Przygotować. Raz. Druga noga, dwie nogi. Dwa. Trzy. Cztery. Nie zamykaj kolana, mówimy. Pięć. Trzy. 7. Wyżej korpus podnosić. 8. Hop. Do końca uchwyt. Hop. To samo na drugą stronę. I dwie ręce do przodu. Cyk. Jedziemy. Przygotować. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5. 6. 7. Wyżej kolana. 8. 9. 10. Raz. Środek. Nisko. Wysoko.
Nisko. Środek. Nisko. Środek. Wysoko. Nisko. Nisko. Środek. Wysoko. Nisko. Trzymaj. Wysoko. Nisko i krótkie pompki. Idąc po seminariach, tak jakoś zawsze staram się nakreślić pewien jeden bardzo ważny motyw. Nie mówię teraz do nikogo personalnie, nie bierz się tego do siebie, mówię ogólnie. Jeżeli jest taki przypadek, to niech sobie po prostu to weźmie do serca. Jeżeli kiedykolwiek przyjdzie wam na myśl wejść na ten jebany internet i zrugać jakiegoś sportowca, ja mówię o sportowcach, nie mówię o jakichś łatach, nie mówię o jakichś przypadkach czy jakichś debilach, mówię o sportowcach z krwi i kości, którzy robią mega roboty. Będziecie chcieli skomentować jego umiejętności, wróćcie do tego treningu. Wróćcie do tego treningu, stańcie przed lustrem i sami sobie odpowiedzcie, czy wy jesteście takimi kozakami. Nie mówię teraz personalnie, mówię o zaistniałej sytuacji, tak? Zazwyczaj w walce jest dwóch zawodników, jeden wygrywa, drugi przegrywa. Zazwyczaj ten, który przegrywa, ma na siebie od razu wiadro pomył, tak? To nie kosmici to hejtują, tak jak to się mówi, tylko hejtujemy to my, ludzie, tak? Także taka jest moja tylko uwaga. Zanim kiedykolwiek wpadniesz na pomysł wypowiedzieć się w sposób negatywny na temat dobrego sportowca, któremu nie poszło, wróć do tego treningu, ustań przed lustrem i zobaczy ci chociaż to wychodzi. Ok? To wszystko ode mnie, dziękuję. Bardzo mi dziękuję. Wszyscy są? Polski widać? Jakiś uśmiech, coś powiedzieć? Wewnętrz. Już? Czy jeszcze? Jeszcze raz.